Cześć, witajcie z tej strony StickMingetsu, albo jeśli chcielibyście mnie na coś przykleić, to byłoby StickMingetsu. Witam was w Henrym, dzisiaj będziemy robić zakończenia związane z Bounty Hunter. To było... kurczę, co my tu robiliśmy ostatnio? Lider Topatu był aresztowany, ukradliśmy czołg, to był chyba ten czołg z Newgrounds i też zostaliśmy przeproszeni przez rząd, że oni nam dali tam papiór, że jest git, nie? Dlatego wybierzemy to i wybierzemy Ghost Inmate i startujemy, zobaczymy jak długie to będzie i znowu jak złożone będą te endingi. O, przypomnieli nam Earthbound przy okazji. Zresztą ja nawet nie muszę sobie sam przypominać, skoro mam te scenki, ale jakoś tak zawsze próbuję to skojarzyć. Jestem w więzieniu? O, tu mnie kajdanami elektrycznymi trzymają. Jaki robot? Robot Topat klanowy. Już jesteśmy wystrzeleni na orbitę. Tak, i on nas trzyma w kosmicznym więzieniu. Zostawili HDMI 02. Na kanale drugim. Bardzo dziwnie się to zaczyna, a co do tego lidera Topatów, to kojarzę ten kostium z Among Us. Miałem właśnie, nosiłem część laserową, można powiedzieć. Ale tak to mamy do wyboru pilot, mamy do wyboru magiczną książkę, magiczny czar właściwie. Jeszcze z wiatr, jakby to była magia powietrza. Mamy wewnętrzną siłę. To może pilot? Może pilot włączy ekran i coś jest... A, bez kitu, nie, czy albo nie? Z Amogusem jestem, dobra, mam Amogusa białego, to nie było. Henry was not the impostor, nie byliśmy impostorem. Wygląda na to, że wciąż jest impostor Among Us. Ja mogę to wyklikać, niestety nie, ale zdobyłem Amogusa białego i nie był trudny i oczywiście była animacja wzięta. Wyrzucenia ze statku. To zobaczmy magiczny czar. Czar jest z reguły magiczny, ale mogę się mylić. Thunder 2. To brzmi jak z Minecrafta trochę coś, chociaż nie do końca mi się wydaje, że to będzie w tym kierunku szło. Natomiast wydostaliśmy się, to zadziałało. Nie wiem czemu, kajdanki się otworzyły i mamy teraz cztery opcje. Mamy albo spinkę, pewnie żeby tutaj podłubać w tym jakoś, nie wiem, metalowa czapka. Kto by taką zakładał, zmiażdża nam głowę. Bomba, po prostu bomba. To aż jest tak zwyczajne, że to podejrzane. I Melt Ray, czyli jakiś taki strzał, promień topiący. Jestem ciekawy tej czapki, szczerze, metalowej. No co tu może być takiego? Jak to ubiorę? Ojeju. To ubrałem tę czapkę i zamieniłem się w ludzika metalowego. Nie wyklikałem nawet tych biosów, nie wziąłem. O, już miałem w sumie. Henry uciekł. Czyli metalowa czapka, znowu najgłupsza opcja zwyciężyła w tym wyzwaniu i to była czasówka, czasowy spell, już mi minęło, metalowa czapka. Na niektórych rzeczy na pewno nie będę kojarzył. W zbrojowni się zamknął, mamy kałacha, jakieś inne rzeczy. I co? I mamy bronię teraz do wyboru, może o, Big Sword, jaki ładny. Taki tasakowy trochę, jak miał Ichigo z Bleacha, ale znając życie to pewnie z jakiejś gry Nintendo Big Sword. Pew Pew Gun to już widać od razu, że to jest zapper od Nintendo. A tu mamy Under Barrel Grenade Launcher, granatnik podbyczkowy. Ja jestem ciekaw tego miecza najbardziej, wielki miecz. Tak, i jest tak wielki, że jedno zamachnięcie i utknął. O, to jest Big Boy Sword, tylko dla dużych chłopców. Nie zdałem widocznie testu. To mamy do wyboru jeszcze Pew Pew Gun, czyli zapper nintendowski. To w kaczki, dosłownie nawet animacja strzelania do kaczek była. BIOS kolejny. Tu mamy ludzika. Potrzebuję aktualizacji w sprawie sytuacji Henry'ego. Przedzieramy się, nie mogą nas powstrzymać nawet. A się zdziwił. Tak zawsze idzie. O, walnęliśmy, żeby zamknąć drzwi. I spotykamy się. Ale do nas dziwnie gada robotycznym głosem, nie? Sądzę. Powinieneś zostać w swojej celi. I teraz mamy do wyboru trzy opcje. Albo nanosuit, żeby... jakiś kostium, żeby odepchnąć go, obronić się przed tym atakiem, albo utwardzenie, to jest możliwe, że nawiązanie do Pokemonów tam było atak, a właściwie ruch utwardzenie. Wiem, że Metapod to używał Kakuna i to mnie zawsze wkurzało w pierwszych poksach i Sweep the Legs, że co, że się poślizgnę? Czy pośliznę się mówi, jest poślizgnąć albo poślizgnąć chyba. Dobra, nieważne. To może to utwardzenie? A, z drugiej strony to utwardzenie, a. Tak się utwardziłem, że się zamieniłem w kamień i zostałem rozkruszony. To nie jest efektywne, ale musi być ewidentnie nawiązanie to do Pokemonów. Dobrze zgadłem, mimo że animacja na to nie wskazywała. I to jest dla nas podpowiedź, jeśli nie jest efektywne, że on bije z ciosu normalnego, a nie walczącego, bo walczący by rozkruszył. Dobra, nieważne. Nanosuit. Ochronimy się. I mamy nawet hełm. To ci nie pomoże. Dlaczego nie pomoże? Imponujące, ale nie. I wylecieliśmy próżnie. A on jeszcze... Co to ma na zadku? Ma jetpacka na zadku. Booster taki, nitro.
A teraz próżni jesteśmy i będziemy się bili jak Robocop. Ojeju! Dobra, przestrzelił mnie niestety. Nie masz czasu, żeby czytać instrukcję do tego kostiumu, to było dziwne. To jeszcze co mamy? Max Gravity Boots. Żeby grawitację maksymalną zwiększyć, panel rozwaliliśmy, solarny, co już nam tutaj teraz mówią. Już się z tym właśnie uporam. Tam są komiksy jakieś z tyłu, ale nawet nie mam czasu tego przeczytać, przeanalizować. Dokąd poszedł? Jesteśmy na odłamku tego panelu i teraz mamy cztery opcje. To są cztery inne obiekty w kosmosie. To jest jedyna opcja, która nie jest żadną satelitą. Nic z tych rzeczy, więc może to wybiorę? Cokolwiek to znaczy, że co, na Ziemię polecę i spadnę na Ziemię. O, nie wiem, czy kostium mnie przed tym ochroni. Ta, spaliłem się, toasty. Upieczony zostałem jak toast. No to dalej lecimy i tu jest rakieta w kształcie męskiego członka. Tutaj pudełko, nic, nie mam pojęcia, muszę kliknąć byle co, bo donikąd mnie tutaj logika nie zaprowadzi. Chociaż tutaj mordeczka jest jakaś, możliwe, że to było do tego, Geometry Dash nawiązanie. Możliwe to jest? Ja nie grałem w tę grę, ale ten ryjek coś mi mówi. Zbieramy strumień danych od satelity. Nie mów. Mówi tylko atak, fire, shoot, the laser. Hang on. A, przestało, bo nas dorwał niestety, więc to był fail. Ale morsem zaczął nadawać sygnał do tej satelity. Następnym razem jak chcesz zaatakować, nie musisz używać satelity komunikacyjnej. A skąd miałem to wiedzieć, że to jest akurat komunikacyjna satelita? To idąc z tym tokiem rozumowania, ta będzie ochronna, że będziemy mogli się tu zamknąć, ma jeszcze takie na drzwiach. Taki krzyż celtycki. A to może być taki ucieczkowy, ale dobra, zobaczę tę ochronę, może. Może tam z drugiej strony też będzie dało się zestrzelić jakoś. Albo coś ten deseń, jeśli uda mi się wywnioskować, byłoby spoko. Cel Ziemia. To trochę wygląda jak komora od Wegety. Taki statek. 3, 2, 1. Jeszcze do nas puka. Ło, przebiliśmy tym. Tą satelitą. Bez kitu. Dobra, to był ending już. Wiedziałem, że to jest ostatnia opcja. Tak na logikę, patrząc po tym, ile maksymalnie tutaj było. Gdzie się znajdował ten ending, ale i tak... Dosyć tak dziwny był, bym powiedział. A, tu jeszcze mamy ludzika, kolejnych ludzików. Ten przejął sterowanie, nie mamy żadnej mocy. Bo nie dość, że im solar panel uszkodziłem, to jeszcze ich przebiłem. I teraz sobie dryfują po prostu po kosmosie, nic nie mogą zrobić. Przykre. Freeman! Jak Morgan Freeman trochę. To szybko poszło z tym endingiem. Robimy chyba fejle. Zobaczmy, co się dzieje w przypadku tej rakiety. Ona mi tak najlepiej pasowała, więc wybrałem tę, ale szczerze... wygląda na to, że nie. I jestem ciekaw, co się stanie wtedy. No zestrzelę tę satelitę. A nie, ja zestrzeliłem Ziemię. Przynajmniej nie wybuchła. Mogła wybuchnąć. Może cofniemy się na sam początek. Bo tu jeszcze mieliśmy wewnętrzną siłę, że możemy uwolnić. Jak jakiś Samson się wydostaniemy. I nawet krzyczymy, żeby tę siłę zebrać, ale na nic to. Nie możesz tych kajdanek zniszczyć. Natomiast mogę tutaj, o właśnie, bo od razu strzeliłem tutaj opcję. Mamy ten promień topiący. Mnie szczerze sprawia frajdę to, że jak patrzę na jakąś rzecz, to zastanawiam się, jak zadziała. I na przykład zgaduję, że wywiercimy dziurę na przykład w tym i spadniemy do próżni. Albo tutaj wywiercimy, stopimy i od razu nas dorwą. Coś takiego musi być. Czyli tutaj jednak... Nie, dobra, nie zgadłem. Samo siebie stopiło, miało taką moc topienia. W sumie dobry żart, Meltre i promień topiący. A w ogóle to nazwałem spinką czy czymś takim. To jest chyba, są wytrychy. No, ale służy do use, lockpick, unlock i... Nie zadziałał nam, ten wytrych nie zadziałał. Więc w złodzieja się nie pobawimy, za to możemy pobawić się jeszcze w bombiarza. I pewnie sami się wysadzimy w środku, a to ani drgnie, albo nie, całą... Te satelity wysadziliśmy, drzwi są otwarte. Na zewnątrz na pewno. Ej, czegoś jeszcze tutaj nie zrobiłem. Co jest? Czemu tu jest 2 na 3? Przecież wyklikałem, widzieliście. Use lockpick unlock. Aha, bo to nie był fail. Bo trzeba gdzieś użyć, trzeba wybrać gdzie. To może tu? Unlock. Przestań tego próbować, człowieku. No ale nie dostałem faila. Trzeba dostać fail za to. Nie ma tutaj zamka żadnego, żeby tego użyć. Unlock. Wkurzają się na nas. Tak mnie zastanawiało, czemu nie dostałem tego faila. Okej, chcesz zamek? Masz zamek. To jest twój zamek. Może... Nie, to musi być fail. Wydostaniem... No i przyszedł do nas. Ale dostaliśmy... achievement. I fajnie schowany nawet. Powinieneś był przejść do czegoś innego, zamiast to klikać, tak? Fajne.
Śmieszne. Jeszcze mieliśmy tutaj opcję z tym grenade launcherem, który zgaduję, że pewnie wysadzi nam łeb, tak jak innych. A, nas pociągnęło. Aha! Z szybę rozwaliliśmy i nas wsysnęło do próżni. To bierze grenade launcher na stację kosmiczną. Też dziwne, nie? Ktokolwiek tego nie użyje, to i tak będzie źle dla wszystkich. To nie ma żadnego sensu. Mamy też... o właśnie, sweep the legs. Coś z tymi... A nie, to jest chyba, żeby mu podłożyć nogę, żeby go tak, wiecie, tak go podciąć. Chyba o to bardziej chodzi. Aha, nie mogę tego zrobić, bo on ma stalowe nogi, na co zwróciłem uwagę, że już mu się potem zmieniły w ten jetpack. Ja się sam walnąłem, aż mnie zabolało podwójnie. Tutaj natomiast mogę wystrzelić rakiety, takie jakieś... Co? Muszę sobie to jeszcze raz obejrzeć, bo nie przeanalizowałem. Wystrzeliłem rakietę, aha, i razem z tym się wystrzeliłem, jak Bas Astral. Chociaż on miał chyba laser na guzikach. Mechanizm uwalniania jest zlokalizowany blisko twojego kciuka na prawej ręce. To jest mały guziczek z symbolem pocisku. Wszystko, co potrzebujesz zrobić, to nacisnąć go, żeby wystrzelić pocisk. Ostrzeżenie, jeśli nie odłączysz pocisku, może aktywować się, kiedy wciąż jest podłączony do kostiumu i dlatego polecieliśmy razem z tą rakietą. Mamy jeszcze opcję position... Game! I to było na pewno kolejny raz to samo nawiązanie do Super Smash Bros, bo z powodu odrzutu wylecieliśmy za ekran, ale ten początek, te heksagony mi się skojarzą też z jakąś gierką, możliwe, że to jest gra rytmiczna. O, nie wiem w sumie. Niestety to tylko odbija projectile, ale on zaatakował z pięści, dlatego nie zadziałało. No dobra, to wracamy do hubu i mamy kolejny jakiś ending. Teraz będziemy kombinowali znowu z tą Ellie, która jest, jak wiemy, dość elitarną osobą. Czy to oznacza, że możemy być porwani razem z nią teraz w celi? Czy to jeszcze jakoś inaczej będzie wyglądało? Oni zostali tutaj zamknięci, ale potem się uwolnili, co już wiemy z tego endingu, co dopiero robiliśmy. Tutaj uciekamy z Ellie. I jedziemy po prostu na motorze. Mamy czołg? Ha! To Newgrounds czołg. Mówisz, że to Patom to ukradłeś. Chociaż nasza postać nic nie mówi, jak zauważyliście. Znajomo wygląda. Słyszałam o niej, kiedy byłam zamknięta. Organizacja kryminalna. O to Patach tak słyszała. Użyjemy tego złego chłopca. Tego się tak nie tłumaczy raczej. Nie znam cię, ale mam dość mało kasy, więc dajemy kciuka w górę. Zobaczymy. Jeden dzień do odpalenia. Jedziemy na tym czołgu, jak ona na tej lufie podróżuje. Kurczę, nos mnie swędzi trochę. Możemy nawet znaleźć... O, to jest... Znowu będzie pociąg. Pociąg był tylko w jednym endingu. Ale oznaczony na złoto wagon. Zawiera całe pieniądze, które zebrali. Skradli właściwie. I to jest czas zapłaty. Tu jeszcze mogę zbajosować ich wszystkich. To jest fajny neologizm, zbajosować, czy anglicyzm w sumie. Ma sens i lecimy na czołgu. Ale drop będzie teraz. Super muzyka. Bo coś tu styka. Nawet jak miałbym dzisiaj mechanika, to poszedłbym do hydraulika. Ale dropy, dobra, to jest jakiś Skrillex, a nie rapy. Co to w ogóle za cutscenka, jakie długie intro? Przecież ja tu nic nie robię. Chociaż może... Czemu on mieczami strzela? Dobra, fire! Oddam mu ogniem. A, nice shot. To niestety... A, czyli zestrzeliłem tunel. Ej, to była właściwa odpowiedź. Nie, to nie była chyba właściwa odpowiedź. Przecież rozbijemy się z tym pociągiem. Nie mogę go zatrzymać. Jestem w drodze. I przychodzi cyborg. Cyborg Topat. Ale dobra, to była właściwa odpowiedź, że wystrzeliłem od razu z tego. O, Amogus jest. Pomarańczowy. Jak weźmiemy całe te pieniądze? W jaki sposób? Ja zauważyłem, że pod wpływem presji, jak są te czasówki, to zazwyczaj wybieram prawidłową odpowiedź. Nie wiem, od czego to zależy. Ale zobaczmy, jakie są jeszcze odpowiedzi. Podniesienie za pomocą mocy. Kontynuacja nawiązań do Star Warsów. Ona już nas dusząc podnosiła raz mocą. Więc zobaczmy, jak podnosi to mocą Jedi może tym razem. A, wyleciało w powietrze. I tyle. Nie pykło, nie pykło. Mocnie z odpowiedzią. Fulton. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. To wygląda jak balon, ale góra wygląda jak pajęczyna. Więc czy to może być coś od Spidermana? Jeszcze mamy torebkę do trzymania. Trzymania? Rzeczy? Zobaczmy ten Fulton. Czyli po prostu taki natychmiastowy balon. I się też wystrzeliliśmy. Chociaż... Co teraz? Nie, to chyba jest dobre, to chyba jest dobre, ten ba... Ej, to nie należy do was, opcje mi zniknęły. Mam inne opcje.
czemu miałem dwa razy opcję? Może tam się coś zbugowało? Możemy się na niego rzucić, łombo kombo mu zrobić, złoić mu tyłek. Możemy użyć skorupy od Yoshiego jakiegoś, albo użyć igły. Łombo kombo robimy. Czyli na dwójkę, o! Spierzemy go, pącz! I... tyle, wysadził się aż. Aż tylko dół od niego został. No i jesteśmy w niebezpiecznej strefie. To powinno zdać egzamin. O! Wzięła sobie jego nogi i przyspieszyła się nimi. Ale to było szybkie. To chyba były tylko 2-3 opcje. No, nie ogarnąłem tego. I ten Fulton. Cokolwiek to było, też zdało egzamin. Trzeba przyznać. O! Wiedziałem, że jak słońce nacisnę, to będzie. Happy boy, mamy ten achievement. Ostatnio właśnie coś słońce nie działały, ale widocznie wracamy do tego starego schematu. Capital gains. Jesteśmy bogaczami. Bogaczami. Zobaczcie, 3 dosłownie opcje. Nie pamiętam, kiedy był tak szybki ending. Zgaduję, że mi brakuje jednego tutaj, drugiego tutaj, trzeciego tutaj i może być jeszcze tu jeden, nie? Było 15 endingów. A mam kreski, gdzie będą endingi. No to niewiele nam zostało. Jeszcze takie krótkie endingi? Trochę się nawet, powiem wam, zawiodłem. Jeden fail tylko zrobiłem. Dobra, co tutaj? Swords. Miecze. Wziąłem z mieczami, odbijamy mieczem pociski, jak w Star Warsach też. I niestety... lost the lead. Bo dorwali Ellie. Za to jeszcze możemy hunker, że się schowamy w czołgu, tak? Z Ellie. Przeczekamy, bo to jest czołg w końcu, to nie powinno nam się nic stać. Chociaż z drugiej strony wbiliśmy się w ścianę, więc ktoś musi sterować. Jedyny sposób, żeby cokolwiek widzieć, jest bycie na górze. My nie byliśmy na górze, schowaliśmy się. Więc to nie była opcja. Jeszcze mamy opcję przeczekania. I wtedy nas dorwą, jak nic nie będziemy robić, przecież to jest oczywiste. Don't stop now, nie zatrzymuj się teraz. Przy okazji, nie wiem czy zauważyliście, ale niektóre moje tłumaczenia nie są aż tak super dosłowne. Czasami wolę tłumaczyć kontekst. Za to wy tłumaczyliście mi, że jak był ten ending ze snajperem, on był tutaj, to chodziło o to, że on mnie zastrzelił za pierwszym razem, a nie, że mam najpierw próbować. Tutaj za to mamy 2 fejle. I coś z tą torebką jeszcze. Aha, że wpychamy do torebki wszystkie pieniądze, ale to zajmie wieki. No, zajmie wieki tak wpychanie, nawet jeśli to ma nieskończone miejsce, a on przyszedł już nas zastrzelił tam w środku. Wasza dwójka wygląda jakbyście mogli używać torebek do trzymania torebek, trzymających torebki, mających w sobie. To też nie była opcja. Za to opcją niewątpliwie będzie teraz użycie skorupy żółwia z Mario, tego Yoshiego. Chociaż tam, nie, to się nazywał Koopa, ten żółwik, wystarczy. Tak poodbijaliśmy się, za każdym razem nam oddawał, bo można skokiem odbijać skorupy, że nam przywalił. Auci, czytane poziomo i pionowo. Auci, boli. Tak nas boli, że użyjemy igły, to też z pewnością go zaboli. I co możemy zrobić igłą? Na logikę, przedziurawić balon, żeby spaść, ale po co? No bo do czego innego może igła... Aha, i on się unosi, a my spadliśmy, co za idiota. No co mogło się stać? No dosłownie, byliśmy idiotami, ta została przygnieciona. Jaki był sens tego? Aha, point, bo ostre, nie? To nie był najbystrzejszy pomysł, ale sharp to jest ostry. Obwinie cię za to, ale tu jest pin, że przypiąć, że pin, że też ostrym, nie jak pineską. Czy naprawdę potrzebowałeś tych pieniędzy needle, to jest strzykawka. Ten ostatni był trochę naciągany. Nie, no ja lubię te słucharki, lubię. Tylko to jest trochę głupie, bo jeśli tak grawali takie dad joke'i, to potem ja nie mogę. A też bym chętnie coś z rękawa wyciągnął. To były 2 kryształki, tu 2 rządy. To tutaj musi być coś jeszcze z tym. Wybiorę może tym razem International Rescue Operative, bo zgaduję, że jeśli tutaj był i to był dłuższy ending, to tutaj też może być połączony właśnie z tym. Spróbuję właśnie w ten sposób. Co było w tym endingu? Charles! Przede wszystkim z Charlesem będzie się to wszystko odbywało. Może będziemy napadać na satelitę. To jest nasza mordeczka. Ktoś był ostatnio zły, że powiedziałem, że to jest jakiś niewyróżniający się Charles. Czemu są napisy? Prezentuje, cała historia jest. Puffballs United Game. Puffballs. Lecimy helikopterem. Henry Stickmin. Charles Calvin. Jak w filmie o helikopterze. Helikopter w ogniu normalnie. Generał. Tu Il, Banks, Gordon, Turtle, Amelia jakaś. Topat Airspace, czyli właśnie miejsce w powietrzu od topatów. 2 godziny przed startem. O, jakie zapowiedź filmu. Widoczność jest. Czy mamy coś w ustach? Za pomocą spadochronu będziemy tam wyskakiwać zaraz. Dopełnimy to. Jakie napisy? Ja się aż dziwnie poczułem. Za poważnie się zrobiło tutaj. To może być coś długiego. Czekają na nas. Dobra, mamy zielone. Możemy skakać.
Charles nas już odpowiednio tutaj dowiózł, gdzie trzeba. Napadamy na topaców po raz kolejny od góry tym razem, chociaż już było też z Charlesem od góry. Tak zamykam oczy. To jest tak przerysowane wszystko. Seat Warmer. To grzacz siedzeń. Inspirator. Czy mówię, że jest tak legendarny jak mówią? Czy jest legendarny tak jak mówią? Directed by Puffballs United. I koniec wstępu chyba mam, chociaż nie, jeszcze nie. Ninja są. Henry? Kazałeś nam czekać. Dobrze jest poznać legendę rzeczy samej. Cole, mamy połączenie. O! Co to? To też może być jakiś Papers, please? Nie, raczej nie. Pilksin. Robi to przez 30 lat. Frog. To jest jego kot. Następny jest Gordon Banks. Będzie bardzo potrzebny w przypadku hakowania. A kolejny jest Il Węgorz. Też ostatnia jest Amelia. Czyli to jest nasza drużyna. Ona jest żółwiem, ale ryjek tutaj mamy, generale. Znowu gierka, w którą nie grałem niestety. Ale może ktoś się uśmiechnie, jak kojarzy. No i mamy znowu tłumaczone o tym planie wystrzelenia. Raczej nic nowego. Ale już nam mówią, że na przykład dzięki temu będą w stanie zaatakować każde miejsce na ziemi, więc będzie ona zagrożona. O to też tu chodzi. Chociaż z drugiej strony, czekajcie. Czy my tutaj nie walczymy z rządem? Ja już nie pamiętam, czy to nie był przypadkiem... Nie, nie walczymy z rządem, bo Charles nas dowiózł. Ale długi ten ending. Mogę jej wyklikać? Nie mogę. Już. Rób co robisz najlepiej. Twoja misja jest schwytanie albo wyeliminowanie prawej ręki topatów. I też musimy się skupić na tym, żeby nie wystrzelić rakiety, żeby nie została wystrzelona. Dlatego ciebie wysyłamy. Powodzenia, Henry. Ojeju, ale to było długie. Naprawdę ten wstęp tutaj mocarny był. I znowu mamy ten szlaban, przed którym pewnie będziemy mogli się zatrzymać. Nie no, pewne scenki powtarzają, ale nie mam za złe, bo za to opcje są zupełnie inne. A w końcu lokacja jest cały czas taka sama. I mamy do wyboru Close Quarters Combat. Walka na blisko, że jakoś podejdziemy, chyba od tyłu go zajdziemy. Możemy też się skradać, pewnie pod szlabanem. Możemy zatańczyć, zgaduję, że to może być odpowiedź. Albo zamienić się na policjanta, ale po co? Może się poskradam, przeczołgam. O, pod nim, że mnie nie zauważy. Sneak Increase, to jest do Skyrima nawiązanie już na pewno. To by się nie stało, kiedy byśmy osiągnęli 100, a nie 42. Od razu nas zauważył. To zobaczmy ten, to zajście od tyłu. O, i on mnie niestety zwyciężył. Jaki krzyk jeszcze na koniec. Henry, czy wszystko w porządku? Odpowiedz mi, Henry! Ale krzyk był boski. O, i tyle. O. To jeszcze możemy się przetransformować na policjanta. Ale to jak będziemy rządowi... Poczekaj, poczekaj. Wololo. Narwi... Co? Aha, że to był tajny kot. Bo to był szpieg jednak. Erectus, co się dzieje? Jaki Erectus? Jakieś głupie, że... O, Amogus jest. Czerwony. Mamy dostęp do kamer w środku rakiety i są w magazynie. Prawa ręka jest w magazynie, bo mamy ją wyeliminować, skupić się na tym, a potem na rakiecie. Coś takiego było mówione. Tu mamy plan przejścia w sposób X-rayowy. O, czarownica jest. Już ją miałem. O nie, jednego nie wyklikałem. Tam jest. Zróbmy to. I teraz policjantka do nas mówi... Znowu jest taniec. Ostatnio taniec chciałem wyklikać jako ostatni, bo założyłem, że to będzie odpowiedź, ale teraz zrobię to od razu. Po pierwsze, jest spora szansa, że teraz będzie to odpowiedź, skoro ostatnio o nią nie była. A druga sprawa, że nawet jeśli nie będzie, to chcę to zobaczyć, bo ostatnio nie zobaczyłem. Znaczy i tak zobaczymy faila, ale może być zabawnie. A, nie zadziałało, dobra. Jednak moja teoria z tym, że może to być poprawne, też nie zadziałało. I chciał zrobić taniec Fortnite, a nawet była muzyczka. Dobra, to mamy, żeby otworzyć ogień, klasterową wyrzutnię, że jakąś odłamkową chyba. I też mamy zajście, wskoczenie, dog pile. Kubka psa. A kubka psa, że się... Zrobimy kanapkę tak zwaną. Wszyscy kanapkę robią. Czarownica też skoczyła, ale niestety wydostał się z kanapki. Pile on. To też nie była odpowiedź. To odpowiedź będzie taka nudna? Otworzyć ogień z pistoletów? Tak, otoczymy ich. Idziemy i strzelamy. On się niestety osłonił. I wystrzelił nas laser? Nie. Chociaż wystrzelił nas laser, ale podniósł się. Od tego nie miałem jeszcze. Widzę cię, Henry.
Wyklikałem też odpowiednich. Dorwał nas. Właśnie zamierzał nas dorwać. Poszliśmy, nie mogę tutaj nikogo wyklikać. Dam ci jeden strzał, że możemy wybrać pierwsi. To może zatańczymy do 3 razy sztukę. Zatańczymy, od razu zatańczymy. Dobra, to nie zadziałało. Nie, nie będzie tańca Fortnite. Nikt nie lubi tańca Fortnite. Możemy też self-destruct i możliwe, że to będzie nawiązanie do Pokemonów, ale oczywiście nie musi tak być. Wydaje mi się, że jeśli by robili to, to mogliby zrobić animację z Pokemonu, bo tam na przykład Geodude czy ktoś mógł się wysadać, ale zobaczymy. Aha, nie, to było do Wormsów, to są Wormsy, że wysadziliśmy się przed śmiercią i to jeszcze zadaje ten wybuch obrażenia, ale tak to grób się pojawił. Henry gryzie piach, też beat the dust, czy ugryz piach, chociaż ja miałem po polsku zawsze tam jakieś gryzie glebę było, nie, jakieś takie bardziej teksty. Kamień, papier, nożyce mamy też, albo tanie combo walczące, kamień, papier, nożyce. To z... Nie wiadomo co dał, laser dał i wystrzelił nam w głowę. Miotacz laserowy pokonuje nożyczki. Nie pykło nam. To niestety musimy to tanie sceny walki użyć. O, ale to jest na tyle tanie. To jest nawiązanie do Mortal Kombat, Tekena i tych bijatyk takich, że spamujemy ciągle te same kombosy, w kółko te same, dlatego tanie, że ubogie, nie? W tym sensie, się cały czas spamuje to samo. Ja też zawsze używałem albo Y, żeby podbródkowy zadać Mortal Kombat i tak ciągle, albo jakieś kopniaki, jak miało się większy zasięg. Zadziałało to. Moja cybernetyczność. Co tam jest? Wyklikałem ich. Ma szefa. To możemy go wykończyć. Możemy przekierować kabel. Wire, to jest kabel. Może chodzi o to, żeby go przeprogramować. Przewody. Okarina, możemy zagrać okarinę, żeby coś z nimi zrobić i zatańczyć znowu. Dobra, taniec Fortnite. Za szczołg za nas spadł. Nikt tego nie lubi. Nawet gra nam przerywa, bo tego nienawidzi. To w takim razie użyjmy okariny. O, i mamy nawet guziki. Może da się klikać? Próbuję wyklikać. Nie, strzałek używałem, nic się nie stało niestety. Ale Charlesa przyzwaliśmy. I możemy tutaj dać. I to już koniec. Tak? Mission complete? Mam go. Tak, to już koniec. To już koniec, czyli Ocarina była tą odpowiedzią. Śmieszną. No, nie powiem, zaskoczyłem się nawet. Mamy nowego szefa, potrzebujemy nowego szefa. I dalej sceny filmowe, napisy. Ktoś tu jest. Bracia tutaj złapali, wojskowi. To są bracia Bukowscy, tak? Ostatnio wiemy ze scen podróży w czasie. Znakomita robota, Henry. Dzięki za schwytanie. Byliśmy w stanie też unieszkodliwić rakietę. Paru członków uciekło, ale są w mniejszych grupach, więc nie będą powodować problemów. Wiesz, naprawdę bycie łowcą nagród do ciebie pasuje. Bounty Hunter. Master Bounty Hunter i mam dwóch wyeliminowanych, tutaj jeszcze paru zostało. A może to jest nawiązanie do jakiegoś Rambo albo czegoś takiego? Tutaj nie wyczaiłem od razu. Ale też nie wstrzeliłem się, że jest to jeden z dłuższych endingów, bo nie był. Jedynie sceny były długie w tym miejscu. To zobaczmy Finish Him, czyli też nawiązanie do Mortal Kombat, do Finishera. Czyli możemy go połamać albo kręgosłup mu wyjąć. Finish him, ale słaby finisher to był, po prostu go rzuciliśmy. Nie, zabił go! I zostaliśmy zepchnięci, bo już nic nie mieli do stracenia. I tyle, leżymy. To jest Topaz, a this is Sparta, nawiązanie do 300. Już jakieś jedno było w tych pierwszych rozdziałach do 300. Memiczne. I przeprogramowanie, tak? Przewodowanie. I oko to było od niego. Musimy zatrzymać Topazów, teraz jest po naszej stronie. A może będzie drugi ending? Wygląda, że lider go ma. Trzymaj. Topacowie są skończeni. Nigdzie się nie ruszasz. Co się dzieje? Trzymaj się z tyłu, Henry. Odsuń się. Zajmę się nim. Co robisz? Jesteś naszym szefem. Naprawdę jesteś po jednej stronie z gościem, który cię zamknął? No i chyba go odwrócił. I wylatujemy na rakiecie. Zostaliśmy też zrzuceni, więc jednak my nie wylatujemy, oni wylatują bez nas. Gdzieś w głębi on na zawsze będzie Topatem. Nie można tego przeprogramować, przeprzewodować. Wróćmy się do bramy i spróbujmy teraz użyć tego tańca. Tak, na początku się. Taniec Fortnite. Jestem odstrzelony, nie rób tego, po prostu nie. Jestem zaskoczony, że nawet raz ta opcja nie zadziałała. A Cluster Charge? Gadżet, znowu od gadżeta Gabe'a pewnie. Wystrzeli bomby przez drzwi, pewnie w nas wystrzeli. Chociaż przydziurawiliśmy się i... No i wpadła do nas oczywiście.
Zabiłeś się. Z napisem, ale Rey, mamy poker face'a na mordzie jeszcze. Niezłe potrójne zabójstwo, triple killa walnęliśmy. Jeśli chodzi o Bounty Hunter, zostało nam ostatnie, czyli udawanie martwego. Zobaczymy. Bo raczej, jeśli to będzie długie, to nie wiem, czy czasu starczy. Więc mamy czołg i połączenie... A, udawanie martwego, że spadliśmy tą ciężarówką, czyli bez Ellie. I znowu w tym barze jesteśmy, od Walter White'a. Tutaj rozmawiają Topazowie o tym planie, że mamy wszystkie te dobra. Znowu stoimy tutaj, siedzimy w tej masce bandyty. Udajemy bandytę. Musimy chronić tych wartościowych rzeczy? Myślę, że to prawda. Mamy wszystko w jednym wózku, całe nasze pieniądze. Czy, właściwie w wózku, no pociągu, lepiej się zbierajmy. No i my skoczyliśmy na niego. Muppet, taki Muppet. I mamy, a plany wykradliśmy! Uklepaliśmy! No będą się rzeczy działy związane z tym pociągiem. Widzimy pociąg. I co do endingu, to on jest tutaj. Na cztery opcje powinien być. To zobaczmy. Pierwsza opcja. Możemy dołączyć do tych pojazdów, które tutaj są. Możemy też wjechać czołgiem w kontener po prostu. Albo wystrzelić. Wystrzelenie. Po prostu strzelamy. I strzeliliśmy do tyłu. W ogóle też nie mówiłem o tym, ale te tła przypominają mi tereny z Dragon Balla. Na przykład planety Namek i tak dalej, gdzie trenowało się. Jeszcze te wybuchy. Za to nasza lufa jest skierowana pod zbyt dużym kątem, że daleko to leci. To już widzieliśmy, chociaż ostatnio nam to nawet pomogło. To spróbujmy jeszcze raz i wejdźmy, wbijmy się czołgiem w pociąg, chociaż możemy go przekrzywić, że się wyszyni. Więc nie wiem, czy to zadziała. Panie Macbeth. Daliśmy radę wejść na czołg, chociaż mogą nas zestrzelić. O? Jest na górze pociągu. Zmierza do... O! Dobra, nic nie robię może na razie i zostałem zestrzelony. To daje nową definicję bullet time. Jeszcze raz. Inside, do środka wchodźmy. Do środka pociągu, ale to są różni topadcowie, którzy nas od razu dorwą. Może by nie zauważyli. Nie ma szans. To jeszcze raz, zwinność. Wejdziemy. Udało nam się uniknąć wszystkiego. Jeszcze skoczyliśmy na niego, że zniknął. Jak Marianie. I co teraz? Zatrzymał pociąg. I zatrzymaliśmy ich tam w środku w takim razie i możemy iść prosto do wagonu ze skarbami. Chociaż jeszcze jeden tutaj pilnuje. Nie spodziewałem się, że tego użyję. Undertale! O Boże! Mamy poziom z Undertale'em! Mr. Macbeth to jest ten konduktor cały. Undertale grałem tylko trochę, mam 5 odcinków czy 6. Porzuciłem, bo mi się znudziła, też nikt nie oglądał. Więc może tu jest parę zakończeń. Zobaczmy Mercy, litość. Okażmy. Sper. No. Nie bierzesz mnie poważnie. Wow! Niestety serduchem nawet nie mogliśmy uniknąć. Mercy me. Laser nam walnął od boku, bo to jest ta minigierka. To może akt? Bribe? Próbowałeś, cokolwiek to znaczy. A, i tu teraz mam unikać. Te pieniądze nie są twoje, że obrabowałem go. I to namierza mnie. No i nie miałem możliwości, no to było auto namierzające. Same fejle są. To użyjmy walki. Po prostu atakujemy i zobaczymy. Za jeden walnęliśmy. I teraz mamy uniknąć. Wow, nie, bez szans. To też nie była dobra odpowiedź. Kolejny fail. Ja. Widzieć konduktora, który się tak szarga tymi pociskami. Wypełnia cię to determinacją. No tak, zapomniałem, że tu nie ma level. Jest love, jest determinacją. Wszystko cię wypełnia determinacją w Undertale. Mirror, lustro, użyjemy lustra, więc odbijemy na niego laser może. O, tak, dosłownie odbiliśmy na niego za pomocą serduszka, które było niebieskie. I został pokonany. Jakie dziwne, nie spodziewałem się. Mogłem sobie wcześniej wyklikać, zobaczyć jakie opcje są. Może bym się domyślił tego nawet. Wychodzimy z wagonu. Ojoju, ile tych ludzików jest. Nie możemy wyjść, czy wejść do środka. Dlaczego po prostu nie wejdziemy tyłem? Okapnęli się, że mogą. Za to jak my uciekniemy? Drogą lądową, powietrzem, albo wodą. Mamy trzy żywioły. To może wodą? Na tratwie? Tratwę sobie, znaczy ponton sobie zrobimy. I niestety chyba wpadliśmy razem z tym naszym wagonem, bo był Nie, jest normalnie, nie utopił się. Rzeką, źle. To może być już... Tak, mission complete, udało się. Zrobiliśmy to.
Mamy zakończone, ale nie, muszę przyznać, że wyjątkowo, tak? Ostatnio nie czułem, że było specjalnie dużo nawiązań, albo były takie, których nie wychwytywałem. Na przykład mówiliście mi o Star Foxie z Nintendo, Star Fox 64. Coś dalej jest? Nie no, już nie ma. To tym razem chociaż to Undertale było, które skojarzyłem i to już było satysfakcjonujące, nie? No i tak jak mówiłem, jeden z krótszych endingów, więc fajnie, że się udało ustrzelić. Następny odcinek to raczej nie będzie koniec, jeśli chcemy wymaksować gierkę, ale jeszcze zobaczymy. Więc mam nadzieję, że oglądało wam się fajnie. Słyszymy się w następnym odcinku i pa pa!